29 stycznia pod Konsulatem Generalnym Rosji w Gdańsku Fundacja Łączy Nas Polska zorganizowała pikietę w obronie Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, Polaków więzionych w białoruskim więzieniu. Więzionych za to, że są Polakami. Dlaczego tam protestowaliśmy? Bo to właśnie Putin jest inspiratorem działań Łukaszenki. I Państwo, zapraszam teraz do oddania głosu pana Andrzeja Gwiazdę. Proszę Państwa, dlaczego zbieramy się pod konsulatem rosyjskim? Dlatego, że uważam, że trzeba robić demonstrację u głównodowodzącego, a nie u wykonawców. Łukaszenka jest w zasadzie namiestnikiem lub marionetką Kremla i na pewno to, co się dzieje na Białorusi, jest konsultowane z Moskwą. Udajemy wszyscy, że nie ma wojny, jakkolwiek oficjalna wrogość jest demonstrowana. To, że żołnierze białoruscy atakują żołnierzy polskich na granicy, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Nie pozostawia również żadnych wątpliwości, że na Białorusi prześladowani są Polacy, czyli powrót do podziałów etnicznych, co zapisało się w naszej historii już bardzo grubymi wierszami. I czy nasza demonstracja coś da? Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy obserwowani, fotografowani, wszystko co mówimy jest nagrywane i zostanie przekazane do centrali. Ile będzie takich demonstracji w Polsce, to jest waga naszego zdania. Ilość nie tylko według mody w Warszawie, ale w każdym miejscu, gdzie możemy zaproponować, w każdym mieście, w każdej wiosce. Jeżeli nie ma tam konsulatu radzieckiego, można to urządzić pod pomnikiem lub w dowolnym miejscu zbiory, ale nasz głos się liczy i każde słowo jest zapisywane i rozważane. I nasze zachowanie będzie miało zawsze wpływ, dlatego że proszę Państwa, no myśmy udowodnili, że jeżeli naród czy społeczeństwo czegoś chce, to osiąga. Nie zaraz, nie bezpośrednio, ale w końcu osiąga i wszystkie reżimy okazują się wobec zdecydowanego społeczeństwa bezradne. I tak jest również w sferze międzynarodowej. Dziękujemy za te słowa prawdy i motywujące nas do dalszego działania.